Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tomy zorganizowało pierwszy wakacyjny piknik rodzinny, na który podopieczni wraz z opiekunami zaprosili w niedzielne popołudnie do wspólnej zabawy wszystkich grudziądzan. Celem festynu było przede wszystkim ukazanie środowiska osób niepełnosprawnych. Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji. Oprócz występów, które już trwają, co słychać, jest szkoła piątka, szkoła podstawowa numer 5, jest zespół taneczny Baretki. Będą jeszcze występy rycerzy, historyczne pokazy na koniach, jak również i nie tylko. Ale przy okazji właśnie dzisiejszej imprezy chcielibyśmy pokazać, czym zajmuje się warsztat terapii zajęciowej, który prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, czyli mamy warsztaty rękodzielnicze. Filcowanie jest to bardzo pracochłonna technika, do której potrzebujemy wełnę czosankową, folię bąbelkową, mydło, najlepiej oliwkowe. W tej chwili tutaj razem z moją podopieczną wykonujemy pokazowo pokrowiec do telefonu. Dekupaż jest to technika ozdabiania przedmiotów za pomocą serwetek, papieru, właściwie czym się da. Mogą to być rzeczy papierowe na jakieś etykietki, nalepki. I ozdabiane są przedmioty metalowe, drewniane, ceramika, jakieś przedmioty takie użytkowe, przedmioty stare. Występy taneczne, wokalne i warsztaty rękodzieła nie były tego dnia jedynymi niespodziankami. Dla wszystkich łakomczuchów przygotowano słodki poczęstunek. Nie zabrakło również przysmaków z polskiej kuchni. Mamy wspaniałe wypieki, smalec własnej roboty, ogóreczki też przez naszą panią instruktor wraz z uczestnikami kiszone. Festyn mieszkańcom Grudziądza przypadł do gustu, bo jak mówią, jest to dobra okazja do integracji i wypoczynku na świeżym powietrzu. Powiązanie ich chory ze zdrowym i ta więź wychodzi między nimi, że jednak nie można izolować chorego od zdrowego. Można się bawić, uczyć dobrze zjeść, po pierwsze, bo lubimy, my Polacy, a po drugie to i młodzież, dla młodzieży i dla rodziców, bo nieraz cały tydzień człowiek jest zaganiony domowymi sprawami, obiady, w ogóle sprzątanie, a to jest dla refleksu. Super. I dla dzieci, i to jest duża radość. Po prostu spotkać się też z innymi, spędzić miły czas, jakoś też wakacje teraz spędzić. I zaproszę Pani wszystkich. Tak, chęć bardzo. A co jeszcze możemy tutaj dzisiaj zobaczyć? Co warto zobaczyć? Występy dzieci, jakieś konkursy, pieczenie wafli. Mimo że festyn odbył się po raz pierwszy, to organizatorzy zapowiadają, że nie będzie on ostatnim. Mają nadzieję, że festyn spodoba się na tyle, że zostanie on wpisany na stałe do kalendarza grudziąckich imprez.